Rozpoczął się nowy rok, zatem my rozpoczynamy nowy sezon programu Warszawa po kolei. Wracamy na największą inwestycję kolejową w naszym regionie, czyli na stację Warszawa Zachodnia. Sprawdzimy, na jakim etapie prac są kolejarze. Jesteśmy w miejscu, gdzie powstaje zupełnie nowy wiadukt kolejowy. Na jakim etapie prac są kolejarze? To już pytanie do mojego gościa, bo ze mną jest Katarzyna Janiak, kierownik kontraktu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyno, na jakim etapie prac jesteście, jeżeli chodzi właśnie o ten wiadukt, który możemy teraz oglądać? Jest to nowy, stalowy wiadukt ratownicowy. Konstrukcja została już ukończona, a w obszarze obiektu realizowane są prace w zakresie budowy nowych torów oraz sieci trakcyjnej. Jest to jedyny taki obiekt na stacji Warszawa Zachodnia. Rozpiętość jednego przęsła wynosi 120 metrów, a wysokość całej konstrukcji wynosi 16,5 metra. Waga obiektu to 1700 ton. Widzimy, że obecnie prace w tym miejscu trwają. Co konkretnie się dzieje? Na obiekcie wykonywane są prace w zakresie ułożenia konstrukcji nawierzchni kolejowej, a także wywieszana jest sieć trakcyjna. Umożliwi to w marcu prowadzenie ruchu pociągów po obiekcie. Jakie prace musiały zostać wykonane, by taki wiadukt mógł powstać? Wiadukt ten powstał przy wykorzystaniu metody nasuwania podłużnego. Scaloną konstrukcję nasunięto z wykorzystaniem starego obiektu, który tutaj wcześniej istniał. To nie jedyne prace, które obecnie prowadzone są po zachodniej części inwestycji. Zgadza się. Od grudnia dla ruchu pociągów zostały udostępnione również dwa inne wiadukty. Te dwa wiadukty zostały wykonane w konstrukcji żelbetowej. Budowa tego wiaduktu to bardzo ważny etap prac związanych z tą inwestycją. Dlaczego? Wiadukt stanowi ważny etap realizacji przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. Umożliwi on skomunikowanie stacji z linią kolejową numer 8 w kierunku Radomia. Układ torowy, który został ułożony na obiekcie, umożliwi również bezpośrednie połączenie z linią obwodową. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem była Katarzyna Janiak, kierownik kontraktu. To oczywiście nie jedyne prace, które obecnie toczą się w ramach inwestycji na stacji Warszawa Zachodnia. Sprawdźmy, co jeszcze. Wiemy już, jakie prace odbywają się po zachodniej stronie stacji Warszawa Zachodnia, ale ta inwestycja jest o wiele większa. Co jeszcze się tutaj dzieje? To pytanie do mojego gościa, bo ze mną Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Karolu, co jeszcze dzieje się na stacji Warszawa Zachodnia, oprócz tych trzech wiaduktów kolejowych? Duży zakres prac realizowany jest w obrębie peronów na stacji Warszawa Zachodnia. Te prace obecnie koncentrują się na przedłużeniu i poszerzeniu przejścia podziemnego pod peronami. Po to, aby rozpocząć ten etap, musieliśmy zamknąć trzy perony, peron 5, 4 i 3. Musiały one być zdemontowane po to, żeby odsłonić miejsce pod budowę konstrukcji betonowej na przyszły tunel dla pieszych. Ten tunel dla pieszych będzie o wiele szerszy niż ten, który do tej pory tutaj na stacji funkcjonował, bo będzie miał szerokości prawie 60 metrów, a dodatkowo połączy docelowo nie tylko perony od strony Alei Jerozolimskich, ale także będziemy mogli nim przejść do peronu numer 9 na linii obwodowej. Ale to nie wszystko, co dzieje się na stacji. Zostały uruchomione już w trybie testowym ekrany informacji pasażerskiej, a zatem osoby wybierające się na podróż ze stacji Warszawa Zachodnia mogą odczytywać już informacje o rozkładzie jazdy z tak zwanych infokiosków, czyli takich specjalnych ekranów, na których wyświetlane są pociągi, które wjeżdżają na stację. Są także ekrany zamontowane przy krawędzi peronów, a to także jest spore ułatwienie dla podróżnych, bowiem na nich wyświetlane są informacje o pociągu, który w tym momencie wjeżdża albo wyjeżdża ze stacji. Finalnie stacja będzie kompleksowo przebudowana. Będzie 9 peronów, a nie tak jak to było przed modernizacją 8.
Perony te będą wyższe w takiej wysokości, aby umożliwić wygodne wsiadanie do pociągu, ale także pojawi się zadaszenie, które przykryje całą stację od strony Alei Jerozolimskiej. Teraz także kontynuowane są prace przy budowie tego nowego zadaszenia, a część tego zadaszenia już przykryło perony 6, 7 i 8. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był Karol Jakubowski, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. My na pewno na stację Warszawa Zachodnia będziemy wracać, tak byście byli Państwo z tą przebudową na bieżąco.